zrozum, nie potrzebuj. Siema, siema, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, prawda, muszę pokazać tą tablicę, która już niektórych z was denerwuje, ale to szybka akcja. 204 tysiące, dziękuję wam bardzo, 68 tysięcy na plusie i 64 tysiące na vlogowym kanale, na którym się jeszcze nic nie dzieje. Ale spokojnie, za niedługo może coś tam się pojawi. W każdym razie, witam was dzisiaj oczywiście w Minecrafcie, ponieważ dzisiaj, jak widzicie po tytule, Milki będzie spełniać moje życzenia, bo nie wiem, czy wy pamiętacie, ale był taki moment, w którym ja byłem w tym uwięziony przez Yetiego i musiałem spełniać życzenia Yetiego. I dzisiaj jest rewanż, co prawda nie na Yetim. Na Yeti mam nadzieję, że kiedyś nam przyjdzie jeszcze zrobić rewanż, ale zrobimy rewanż na Milki, ponieważ ona tam też mnie troszkę torturowała, dawała mi mięso surowe i tak dalej, więc ja, znaczy surowe jakby mi dawała, to jeszcze by było git. Dawała mi zepsute mięso, a to już jest naprawdę szczyt totalnego chamstwa i nieposzanowania drugiej osoby, więc ja dzisiaj nie będę dzisiaj ulgowy, dzisiaj muszę po prostu zrobić rewanż totalny, więc dzisiaj, prawda, idę do tego więzienia, co prawda wypuszczę ją dzisiaj, ale nie na długo, ponieważ no tutaj za chwilkę, prawda, wróci z powrotem. Ale zobaczymy jak ona, czy ona do tego pozytywnie podejdzie. Dzień dobry! Hello, dark, my old friend. No, śpiewaj dalej. I can't to you to talk again. Dobra, wymienię ci tego kwiatka. Wypuszczona, proszę, mam jeszcze jakiegoś ludzkiego kwiatka w ogóle. Co to jest? Jakieś... Co to jest w ogóle? Powiedz mi. To jest Dead bush. No, dead bush, ale jest dead, bo tego nie podlałaś po prostu. No nie, ale czym miałam podlać? Wodą, którą ci dałem? Aha, to miałam pozbyć się mojej wody na kwiatka, tak? Wiesz, na pewno by dłużej by żył, gdybyś go nie podlewała moczem. Moczem to ja ciebie zaraz obleję. Dobrze, fajny kwiatek. No, nie chcesz go nie na pewno? Proszę. No chcę, daj mi. Nie chcę Dead Bush, ja chcę coś innego. No nie chcę Dead Bush. Inny kwiatek chcesz. Dobra, zaraz ci ogarnę inny kwiatek. Dobrze, niech ci będzie. Ogarniemy ci inny kwiatek. Jaki by tutaj widzowie ogarnąć się kwiatek tak na start? Wiecie, pozytywne rozpoczęcie, zanim ono się jeszcze dowie, że będzie dzisiaj spełniać moje życzenia, to ogarniemy jakiś kwiatek. Dobra, kwiatki. Czy tu są jakieś kwiatki, rosną tu w okolicy? Ostatnio bardzo mało ich tutaj rośnie. Może zabierzemy. Kurczę, ale się tu zbagowałem dziwnie. Zabierzmy jakiś kwiatek od niej. O, ten weźmiemy, dobra. Podoba mi się. Od niej kwiatek i po prostu zatoczy koło, wiecie. Ona będzie wdzięczna, że jej dałem kwiatek, a tak naprawdę to jest jej kwiatek. Fajnie. Dobra, idziemy zdać jej ten kwiatek i poinformować ją o tym, że dzisiaj spełnia moje życzenia, bo taki jest plan na dzisiaj. Halo, halo, schodzę na dół. Myk, myk, dzień dobry. Mam kwiatka dla ciebie. Proszę bardzo. Wow, dziękuję. To jest tak no, zwana... Tak, to jest kwiatek. Jak się ten kwiatek nazywa, swoją drogą? Ty, zobacz. Niebieska orchidea. Bardzo fajnie. Bardzo miła nazwa. Słuchaj, dzisiaj jest... Dzisiaj jest pierwsza lekcja naszej, prawda, procesu resocjalizacji. Weźmy za tą resocjalizacją. Nie, no musimy po prostu przejść przez to. Więc dzisiejsza lekcja nazywa się... Ja miałem jakąś nazwę, teraz muszę na to szybko wymyśleć. Szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Mhm. Czyli w naszym języku oznacza to, że dzisiaj spełniasz moje życzenia. Excuse me. Excuse me, no dzisiaj, ale zostanę wypuszczona wtedy. No tak, wyjdziesz stąd oczywiście, ale oczywiście wrócisz tu później. Mhm. Tak, więc dzisiaj są życzenia. Uwaga, czekaj, zanim stąd wyjdziesz, Ej, proszę wrócić z powrotem. No co? Proszę wrócić z powrotem. Pierwsze moje życzenie jest pokaż sztuczkę, którą ci zaprezentowałem ostatnio. Naprawdę to jest twoje, to jest spełnianie twoich życzeń. A, dobra. Ale wejcik. Niesamowite, ktoś by się spodziewał. Świetnie, sztuczka opanowana do perfekcji. Pierwsze moje życzenie jest, prawda, spełnione, okej. Okay. Drugie życzenie jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. Wydaje mi się, że że tak powiem... Chodź tu! O, dobra. Rodowa baba ze wsi, będziesz zadowolona, proszę zebrać całe zboże. Całe zboże, no tak. Oszalałeś. No nie chcesz tego, wiesz ile tego jest. A wiesz ile tu jest jeszcze z tyłu? No wiem ile tam jest z tyłu, no przestań, no czemu takie mam w ogóle wyzwania kiepskie? No bo ja i tak to miałem dzisiaj zrobić, a jak ty to zrobisz, to ja będę miał przynajmniej ja po prostu, ty się nam wysługujesz, tak?
Nie, 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 to jest po prostu proces resocjalizacji, musisz sobie przypomnieć, czym, jaka jest twoja rola w społeczeństwie. What? Ja nie jestem rolnikiem w społeczeństwie, excuse me, co to ma w ogóle być? Nie podoba mi się już ta zabawa, jakby to było śmieszne na początku, a teraz to już nie jest mi do śmiechu, wiesz? Nie, to jest bardzo zabawne. Nie, to nie jest zabawne. Po prostu nie życie chcę, polega... Nie chcę, życie jednych polega na pracy, drugich polega na uświadomieniu innych, gdzie jest ich rola w szeregu. Więc bo... Aha, i ty niby jesteś tych, co uświadamiają, tak? Tak. Wolnisz na boki zrywać. Tak, ja sobie, że tak powiem, poczekam, dobra, no ponieważ już ja mam nie... ochotę na chleb. No już mogę nie... Parzek już dużo zebrała, mam tego pełno. Ale jak ja bym przerwał ten proces, to jaka by to była lekcja, gdybym ci odpuścił? Mam takie malutkie rączki. Wiesz co, szczerze, mam to gdzieś. Proszę dalej zbierać tam dalej to siano, jeszcze dużo zostało. No weź, kurde, po prostu jesteś... Dobra, zmotywuję cię. Jak? No czemu jeszcze tak jakieś w ogóle tutaj grozisz mi jakimiś mukami? To nie są groźby, tak to jest po prostu... To jest po prostu lekcja. Lekcja pokory, tak nie, zwana. Nie, to nie jest lekcja. Przestań mnie uczyć pokory. Trzeba być styl. Bądź pokorna. No i działo w sumie, no ale to ty nie uderzyłaś. To ty nie uderzyłaś. To ty nie uderzyłaś. Psujesz moją pracę w ogóle, kto tak robi. Ja psuję pracę, to ty psujesz moje pole. Szanujmy się. Ty psujesz moje pole. No szanujmy się. Szanujmy się, no oczywiście. Serio, nie? Dobrze, pełen szacunek. Pełen szacunek, proszę ten. Proszę zebrać, jeszcze ci została tak, jeszcze myślę jedna druga tego, co już zrobiłaś. Ale patrz, jak ci to sprawnie idzie. Wygląda na to, że robiłaś już to kiedyś. Wiesz co, jakby serio, ja... Ja już nie chcę. Wydaje mi się, że masz prawę. Ja jestem zmęczona. Przestań, bo tak mówić. Jakie zmęczenie? Przecież ty słońce grzeje, ręce mnie bolą. Słońce, no nie, jakie nic słońce? Zrobione, ja cały dzień na polu grzeje. Siedzę. Ale kurde, patrz, ale doceń, bezchmurne niebo, piękne. Doceń, to ty mnie doceń lepiej. Że doceniam, kurde, doceniam pole, twoją cudowną pracę, no, dlatego w zamian za tą prawdę, że cudowną pracę, dostaniesz kolejną pracę. Wow. Dobra, i popatrz, ja już nie chcę się tego drugiego, ostatniego poziomu. No przestań, proszę. Ale no ten poziom jest najważniejszy. No nie on najważniejszy. On daje najlepsze plony. Już nudzi. Przestań, sam daj najlepsze plony. Ten poziom najlepszą lekcję daje pokory. Naprawdę. Zresztą lekcję pokory. Nie żartuję, zobaczymy, no po prostu musisz, tu po prostu musisz zrozumieć swoje błędy. Już, popatrz jak dużo już zrobiłam. No ale jak to ma, ale patrz jak to wygląda źle po prostu, że z jednej strony jest tak zasiane, no ale to z urośnie, tak... no po prostu na czasu potrzeba to, tak? To już musisz mieć czas. No dobra, tyle, no. Dobra, jeżeli nie wykonasz jakiegoś następnego zadania, to przypomnij sobie o tym zadaniu wtedy i wrócisz tutaj pokornie i zbierzesz resztę. Co? Znalazłam. Kto znajdzie Szczypsona daje diaksy? No wiesz co, dobra, twoje kolejne zadanie jest zebrać wszystkie te tabliczki, które są tutaj gdzieś. No nie ma nawet siekierki na przykład. Dobra, szczerze, nie obchodzi mnie to totalnie. Tam widzę już kolejną tabliczkę, proszę ją zebrać. No weź! Ale tutaj, prawda? Tu na drzewie jest. Tutaj ja pamiętam, że tu jeszcze z drugiej strony jest jakaś. Nie wiem, kamienną chociaż. Kamienną. Nie ma takiej możliwości, że ją ci dał, bo ja nie posiadam takich nawet. Kamienna. No ja już dawno zapomniałem. No oka. Nie mam, ja netherite'owo, tylko takiej ci nie dam, bo to już po prostu byłoby za duże ułatwienie. Ale patrz, jak szybko ci idzie. Tu. Mhm. Ja tam pamiętam, że jeszcze gdzieś w tamtą stronę twojego domku, prawda? Który tak swoją drogą za niedługo przerabiamy w niesamowitą stotołę dla krów. Co? Ja to powiedziałem głośno, czy go pomyślałem? Bo chyba tylko pomyślałem. Tu jest, patrz ile tutaj jest tych. Tabliczek, zbieram, prawda? Nie widzisz. Nie, no bardzo dobrze. Ja już sobie pomyślę nad następnym zadaniem. Wydaje mi się, że... No, to myśl. Wydaje mi się, że jednak chciałbym tutaj na tym polu zasadzić coś innego. Co? Wydaje mi się, że chciałbym zasadzić ziemniaki. Proszę rozwalić, co to jest? Szczypson i wszyscy mają zakaz wstępu. Proszę to rozwalić. Rozwalam. Dobrze. Proszę dalej tutaj jakieś... Jak znajdziesz jakąś tabliczkę, gdzie jest napisane, no dobrze, że jestem poszukiwany, no, proszę... Szukam. O, czekaj, nie no uciekaj. No to już nie ma, że no ja nie widzę nic, no. A tutaj na twoim domku jest jakaś? A może w moim domu będzie. A nie, to jest po prostu... Nie, a może sprawdzę u siebie w domu, czy jest coś. A, 13, pamiętam, 13. Tu jest 13, tak. A co 13? Wiesz co... proszę tutaj nie zaglądaj do skrzyneczek. No ja szukam po prostu tych. Tabliczek? Tabliczek, no. No, to kurczę, wiesz co...
Dobra, i tak ci wyzeruję ekwipunek za chwilę. Tu jest 13, wiesz dlaczego? Bo czekaj, że tak powiem, sprawdzę w notesie. Tak, 13 to miałaby 100 doła zdecydowanie. O, przestań tak mówić. Dobrze, jest... mam kolejne zadanie, zapraszam tutaj. Mhm. Tutaj, prawda? Proszę przeczytać tą tabliczkę tak, jak należy ją przeczytać. Taka imienia mu. Nie, to nie tak nie należy ją przeczytać. A taka imienia mu. Nie, za słabo. To jest niewystarczająco. Za mało emocji, no za mało emocji. Mam ci przypomnieć. Nie. Za mało emocji. Mam ci przypomnieć, jak się robi, jak się czyta tą nazwę. Tak. Altanka imienia mu. Proszę to powtórzyć. Altanka imienia mu. Za mało emocji. Proszę dorzucić trochę serca od siebie tutaj do tej nazwy. Altanka. Precyz zaangażowania prosimy. Dobra, będziemy to powtarzać, tą lekcję jeszcze kilkakrotnie, pewnie to sobie przypomnisz, jak się to jeszcze ulepszysz tą umiejętność. Dobrze, zapraszam tutaj dalej, bo myślę, że czeka nas tutaj kolejne zadanie. Myślałem na tym, żeś wykopała kobla, ale nie posiadasz kilofa, też nie mam odwagi ci dać. Dobrze, w takim razie, jako że dzisiaj jest, prawda... tu są zasady Yetiego. Proszę, tutaj masz tabliczki pewne, więc proszę tutaj dopisać jedną tabliczkę, że jako prawa ręka Yetiego, czyli Milki, ściągasz wszystkie te zakazy. Zasady Yetiowic nie obowiązują, o coś takiego. Tak napisz, o zasady Yetiowic nie obowiązują, podpis Milki. Tak, proszę tutaj podpisać. No ale ja... To jest moje życzenie, proszę nie dyskutować. Jeszcze raz, jak miałam to napisać? Zasady Yetiowic nie obejmują? Nie. Nie, zasady Yetiowic nie istnieją, może tak. Nie istnieją. Podpisano Milkacz. Co tak długo? Na czym się zastanawiasz? Nie wiesz, jak się pisze Milkacz? Zasady Yetiowic nie istnieją, podpisano... Dobrze, bardzo dobrze, podoba mi się, dobrze, zapraszam. O, teraz tak, najlepszym lekarstwem na... najlepszym lekcją pokory, chodź, zapraszam tutaj. Proszę, tutaj wchodzimy do środka. Nie, przestań. Przybijamy żółwia jednej. No mam uczulenie na pszczoły. Proszę przybić żółwia, proszę przybić żółwia. No ale mam uczulenie, nie mam uczulenie. Ta pszczoła chce, żebyś jej dała żółwia. Przybij żółwia. Nie mam uczulenie. Przybij żółwia. Piątka z pszczołą, oj, dokładnie, oj. Ej, one są jakieś poddymione, jeszcze jedna, druga też chce żółwia. Nie pamiętam, której dałam żółwia. No i co? Coś tutaj oszukujesz. Przecież uderzyłam ją. Dlaczego te pszczoły cię nie atakują? No nie wiem, skąd mówisz, że się uderzyłam, no. One wiedzą, że mam alergię na nie po prostu i nie chcą. Masz farta, że te pszczoły nie chciały cię żądlić. W takim razie będziemy musieli znaleźć inny na to, prawda, sposób tutaj, prawda, żądlenia. Ja myślę, że tak. Lubisz tlen? Tlen. No. To w takim razie musisz wstrzymać jak najwięcej tlenu w swych płucach i wytrzymać tutaj, prawda, do ostatniej sekundy. Co znaczy do ostatniej sekundy niby? No tak, że jak się wynurzysz, to żebym mógł cię jedną ręką pasnąć, żebyś wróciła z powrotem do więzienia. No nie, no czemu tak? No taka zasada. Przestań. Po prostu, takie jest, prawda, wyzwanie. Ja tylko pójdę sobie, albo dobra, nie pójdę nawet. Ja tu... dobra, już wycelowany łuk no mam. No przecież nie powiedziała ten, no nie, dobra. Dobra. Tylko pamiętaj się wynurzyć, żeby nie było przypału, nie? O, ja pamiętam. Dobrze. O, nie tak, zostało pół serduszka? Nie. O, ktoś tu oszukiwał na testach sprawnościowych. Nie oszukiwałam, się zaleczyłam szybko, no. Tak też mi się wydaje, że się wyleczyłaś. Więc może po prostu troszkę do góry i myk. A, tutaj nie trafiłem, tutaj może tak? Nie! Ale mnie zabiłeś! Adamak, co ty robisz? To przestań. Czekaj, bo nie trafiłem, jeszcze raz muszę przycelować. O kurcze.
A gdzie ty tam nie uciekasz? Nie, no przestań, proszę. A gdzie ja to proszę, uciekamy? Proszę, nie, o, o. Nie, nie, nie. O, 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 ktoś tu ucieka. Ktoś tu nie, ucieka. Dobra, 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 przepraszam, odwrócę serduszka, okej, okej. Tak, już jest ten? Dobrze, a teraz poproszę o wejście tutaj do tego, prawda, dołka. Po prostu nie chcę, żeby się twoje itemy tak za bardzo rozsypały. Au, au, ała. Dziękuję bardzo, pięknie. O kurczę, skąd ty miałaś siekierę? Podejrzana, podejrzana sytuacja. Co, ty miałaś narzędzia żelazne? Dobra, 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 dobrze, że cię zabiłem. To był dobry ruch, dobra, w takim razie wracam, bo wydaje mi się, że powinnaś być w pewnym miejscu, prawda, które nazywa się więzienie. Już tam idziemy, bo wydaje mi się, że zakończyliśmy dzisiaj proces, pierwszą lekcję resocjalizacji, prawda, przystosowania do życia w społeczeństwie na nowo. Gdzie ty tu jesteś? Halo, halo? Zapraszam, tutaj, dzień dobry, halo, jesteś tu? Halo? Ja wiernicze! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, o nie, nie, utala! Utala, utala! Nie, nie, proszę, 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 zostaw... Ała! Dobrze, do dobrze. Do mnie ten wnuk, zostaw mnie, proszę! Dobrze. O, dobra, dobra. Dobrze, dobrze, gdzie ty tam na dół uciekasz? Co to za uciekanie, co to za uciekanie? Czy ty wiesz, że nie masz jak stąd uciec, ty? Gdzie ty uciekłaś? Ej, ja pierniczę. Ty... Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, 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 dobrze. Rozumiem. Okej. Okej. Dzień dobry. O, ja pierniczę, ja nie szybko myślałam, że jeszcze nie lecisz. Ja się wystraszyłam. Stary. Ej, ja mam... Yeah. Ty, a popatrz tu do góry. Leci, leci coś, spada coś tam na dół. Dobrze. Nie spada. Dzień dobry. Halo, halo. Gdzie my się chowamy? Dzień dobry. Nie, proszę, Szymson, dobra, przepraszam, już wracam, nie zabijaj mnie, już błagam. Nie, bo ty masz jakieś itemy już, na pewno sobie zebrałaś. Nie ma żadnych itemów. Się zaraz okaże. Proszę, zostaw mnie. Idziemy, idziemy do... No nie idziemy... mam żadnych itemów. Dobrze, no. Dobrze, wracamy z powrotem w takim razie. Przysięgam, że nie mam, ja przysięgam. Obiecuję, tak? Że nie mam żadnych itemów przy sobie. Tak. Nie wiem, dlaczego ci nie wierzę. Może nawet dlatego, pół itema nie ma. Mroźne serce chyba masz, dlatego ci nie wierzę, mroźne wiesz? Serce. No sam masz mroźne serce, wyzywasz mnie cały czas. Ale jakie wyzywam? Ja po prostu przeprowadzam lekcję tutaj, proces resocjalizacji jest prowadzony. Nie wiem, czego nie rozumiesz. Ja ci nie wierzę, wiesz o tym, że ci tak cię zabiję. No ale ja mam itemy. A, znaczy, dobrze, nie mam itemów. Mówisz, no nie mam, widzisz, nie miałam, bo ja dobrze, ci po prostu... Dobrze, 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 ale po prostu był taki sprawdzian. Dzisiaj, prawda, udana lekcja, rzuciłem ci troszkę jedzenia, prawda, tutaj też masz troszkę wody, żebyś miała czego się napić, prawda. Tu, jakbyś chciała sobie czegoś podubać, to masz troszkę nasion, tak żeby sobie mieć co pogryźć, prawda. No i co, lekcja na dzisiaj zakończona, ja ci dziękuję bardzo za dzisiejszą lekcję. Wydaje mi się, że jesteśmy krok bliżej sukcesu. Czyli udanego powrotu do społeczeństwa, którym jest palionowo. Dziękuję ci za dzisiejszą lekcję, do zobaczenia, trzym się.